Ja myślę, że już od kilku spotkań, zwłaszcza od wyjazdowego meczu w Nowogrodzcu, można było zauważyć zdecydowany postęp, jeżeli chodzi o organizację gry. Trochę lepiej to wygląda również w obronie. Stwarzamy sobie sytuacje bramkowe. Tak, no ale gramy, czy będziemy grać, czy Nysa Kłodzko będzie grała w przyszłym sezonie w lidze okręgowej. Wciąż należy sobie stawiać takie pytanie, dlaczego do tego doszło. To nie jest kwestia ostatnich dwóch, trzech czy czterech miesięcy mojej pracy, tylko to jest proces dłuższy i nad tym mieliśmy dyskutować w klubie. No niestety do dzisiejszego dnia sprawy są jakby zawieszone w próżni. A jaka będzie przyszłość nie trenera? Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w klubie organizować się z dnia na dzień. To jest przykład właśnie organizacji po dosyć niespodziewanym awansie. Chwała Pawłowi, że potrafił drużynę wprowadzić do czwartej ligi. Natomiast to już nie była rola ani Pawła, ani później moja, żeby to była drużyna rzeczywiście na poziomie czwartoligowym. Chodzi mi o personalia. Gołym okiem widać, że jest postęp w grze. Tego nie trzeba mówić. No i w dalszym ciągu jest mnóstwo jeszcze takich przypadkowych, niecelnych podań, ale jest ich coraz mniej. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś nie potrafi być skoncentrowanym na boisku, to wystarczy, żeby chociaż słuchał moich podpowiedzi. No bo bramkę, którą straciliśmy, poprzedzały trzy podobne straty w środku pola i tak to się skończyło. Oczywiście, dobry mecz w naszym wykonaniu z niebyle jaką drużyną, bo tam aż roiło się od doświadczonych zawodników, zresztą było widać, jak operują piłką. Natomiast niwelowaliśmy to wybieganiem i organizacją gry. Natomiast niestety Madej dotarł do drużyny, nie wiem, tydzień czy dwa przed rozgrywkami. Marks od zawsze jest kontuzjowany i niestety i ci ludzie od razu odstają od pozostałych, że spadliśmy do Ligi Okręgowej, to należy się uderzyć w piersi. Ja oczywiście wiedziałem, jaka jest sytuacja, wiedziałem, co robię. Jestem trenerem, biorę odpowiedzialność za wyniki, ale przypomnę, powiedziałem od samego początku, ekstremalnie trudne zadanie przede mną. Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z postępów gry drużyny, to trudno. Ja minimalnie, ale uważam, idziemy do przodu i nie mogę mieć jakichś większych pretensji do drużyny. Był to dobry mecz, jeden z lepszych w tej rundzie, a było ich kilka. Przyczyny porażki naszej, jeżeli chodzi o cały sezon, już wyjaśniłem,